Dlaczego toksyk odmawia Tobie miłości fizycznej? Brutalna prawda jest taka, że jest to gra w głównej mierze o walutę, jaką jest kontrola. Ludziom nikczemnym przede wszystkim zależy na kontroli, a łóżko, sprawy łóżkowe są doskonałym narzędziem do manipulacji. Powiedzenie Tobie nie daje toksykowi poczucie siły. I wyższości. To sposób na pokazanie waszemu domowemu światu, że to oni mają ostatnie słowo i mogą manipulować intymnością na swoją korzyść. I oczywiście, nie zapominajmy o uwadze. Mówienie nie to kolejna taktyka mająca na celu zwrócenie uwagi na siebie i sprawienie, abyś to ty błagał, błagała o to, czemu zaprzeczają. Chcą, żebyś zobaczył, jak ważni i pożądani są. Więc czy jest lepszy sposób niż zmuszenie ciebie do cięższej pracy, aby uzyskać jego jej akceptację? A jeśli zdarzy ci się przeciwstawić im lub zapytać, dlaczego tobie po raz kolejny odmówili? Przygotuj się na wielki pokaz oburzenia, ponieważ antyludzie nie cierpią, gdy zadajesz im pytania. W ogóle, jak śmiałeś? Innymi słowy, mówienie nie to tylko kolejna część ich egocentrycznej gry, polegającej na ciągłym utrzymywaniu cię w napięciu i, jednoczesnym wzmacnianiu i tak już nadętego ego.